Czyli nawet to, że ciąża pochodzi z przestępstwa, nie będzie powodem do aborcji, nawet to, że jest zagrożenie zdrowia, nie będzie powodem do aborcji. Będzie karanie więzieniem kobiet za aborcję. Będzie karanie za informowanie o aborcji. Ale to jest tylko to, co się wydarzy. Jak on ma trzymać? Za pani dzieci też. Tak zrobił? Jak ci idziesz? No to nie, pani umyje teraz. Nie. No, jak do mnie? Pani sprzątająca, zagniewana. Ja pani myślę, że mnie za coś płacą. Pani miliony zarabiam, żeby na kogoś burzą. A co będzie w Sejmie? No, to nie jest tylko to. W Sejmie będzie też tak zwany Instytut Wróblewskiego, tego faszysty, którego zawdzięczamy obecny zakaz aborcji.